Teraz możesz zadbać o swoje zdrowie bez wychodzenia z domu. Firma PhysioMotion zachęca do korzystania ze swoich usług w zakresie rehabilitacji. Naszym pacjentom proponujemy fizykoterapię z wykorzystaniem biosymulacji laserowej, ultradźwięków, elektroterapii, pola magnetycznego i lampy Solux, a także masaż klasyczny leczniczy, relaksacyjny, uciskowy, pneumatyczny drenaż limfatyczny. Ponadto w swojej ofercie mamy PNF, kinesiology tapping, diagnostykę i terapię wad postawy, terapię manualną Mulligan Concept, ćwiczenia ogólnousprawniające dla seniorów, ćwiczenia bierne, indywidualne i nie tylko. Jako jedyna firma w regionie zajmująca się fizjoterapią, świadczymy tak kompleksowe usługi w zakresie fizjoterapii z dojazdem do Państwa domu. Dołożymy wszelkich starań, by poprawić komfort życia naszych pacjentów. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 602 718 399. Więcej informacji na stronie internetowej www.fizjomyślnikmotion.pl. Wybierz kolej. Łódzką kolej aglomeracyjną. Łódzkie łączy. Życzę przyjemnej podróży. Sieradzka TV Media. Informacja, publicystyka, reklama. Jesteśmy telewizją publicystyczno-informacyjną. Jeżeli chcesz się podzielić ciekawą informacją lub powiedzieć o problemach, które nas dotyczą, zadzwoń, napisz lub przyjdź. Prowadzimy działalność związaną z produkcją serwisu informacyjnego z miasta i regionu, produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych. Oferta reklamowa naszej stacji to przede wszystkim produkcja i emisja filmowych spotów reklamowych na kanale informacyjnym Sieradzkiej TV Media. To najlepszy sposób na dotarcie do mieszkańców Sieradza z informacją o Państwa firmie i proponowanych usługach. W naszej ofercie jest również specjalny pakiet promocyjny. Do filmowego spotu reklamowego dołączamy baner reklamowy firmy na naszej stronie internetowej. W ofercie również produkcja planszy reklamowych, w tym także dźwiękowych. W zależności od Państwa potrzeb wyprodukujemy i wyemitujemy ważne wydarzenia w funkcjonowaniu Państwa przedsiębiorstw oraz instytucji, na przykład jubileusz istnienia firmy lub uruchomienie nowej linii technologicznej. Jako telewizja zrealizujemy w atrakcyjny sposób nagrania uroczystości ślubnych, wesel, komunii i innych imprez rodzinnych. Więcej informacji pod numerem telefonu 43 650 65 00, 604 109 686 lub adres e-mail kontakt@sieradzkatv.com. Zapraszamy do współpracy. Adrian Krupa, dzień dobry. A dziś w programie Międzynarodowe Mistrzostwa Karate. Karate uczymy jako sztukę walki, że tam jest i element samoobrony, i element, no taka duża dawka wychowania. Wirtualne widzenie dla skazanych. Czy Pana osobistym zdaniem to jest dobry pomysł? Uważam, że tak. Udogodnienia w egzaminach na prawo jazdy kategorii A i B. Już drugi miesiąc obowiązywania tego przepisu, zainteresowania przynajmniej w naszym rejonie nie ma. Blisko 300 zawodników z 6 państw wzięło udział w międzynarodowym turnieju karate Kyokushinkai o puchar prezydenta miasta Sieradza. Impreza odbyła się w hali sportowej szkoły podstawowej nr 10. Ten turniej z punktu widzenia wiekowego
ma takie szerokie spektrum od dzieci 6-7-letnich do 12 roku życia, którzy startują w konkurencjach bezkontaktowych, czyli kata, walki reżyserowane, no tego typu pokazy, oraz od 12 roku życia do 17 roku życia, to jest młodzież, która startuje w semikontakcie. Oczywiście nie tylko Polacy biorą udział w dzisiejszych zawodach. No mamy, ponieważ to jest kolejna odsłona międzynarodowego turnieju w Sieradzu, w tym roku mamy 5 państw, które do nas przyjechały, jest dość dużo Rosjan, Ukraińców, mamy Czechów, mamy Węgrów, a także Austriaków. Ja myślę, że to zupełnie jakby wyczerpuje znamiona dobrego turnieju międzynarodowego. No a 300 uczestników, którzy przyjechali na te zawody, świadczy, że troszeczkę w tym roku przesadziliśmy z ilością uczestników, ale cieszymy się, bo może to takie wielkie bogactwo, prawda, zawodników, troszeczkę więcej niż spodziewaliśmy się, ale to świadczy o tym, że ranga turnieju już jest duża i że jest on znany nie tylko w Polsce, ale za granicą. Od jak dawna trenujecie? Ja trenuję od 7 lat. A ja od 6. Skąd wzięła się u was pasja do takiego właśnie sportu? Mi już powiedzieli rodzice od razu, czy chcę trenować karate, ja od razu bez wahania powiedziałem tak. Dlaczego tak bez wahania powiedziałeś? Bo wiedziałem, że to mi się kiedyś w życiu przyda, to jest sport walki, więc naprawdę warto. A jakie sukcesy masz do tej pory? Pierwsze miejsca, drugie i trzecie. No ty powiedz, skąd u ciebie wzięła się pasja do karate? Zawsze mieć ciągło coś do sportu walki, zawsze chciałem walczyć i jakoś od razu tak poszło. Jak ci to wychodzi? Jakie sukcesy masz do tej pory? Jestem mistrzem kujawsko-pomorskiego, a to między innymi. Masz jakieś dalsze plany związane z tym sportem? No, planuję w przyszłym roku jechać na Mistrzostwa Europy. A jakie jest twoje największe marzenie, cel, żeby osiągnąć w tym sporcie? Myślę, że wygrać Mistrzostwo Świata. Chciałbym wrócić kilka lat wstecz. Co się musiało wydarzyć? Skąd w ogóle pomysł, żeby ten turniej zorganizować, te mistrzostwa były organizowane również w Sieradzu? No więc to był, powiedzmy, że mój pomysł, bo chciałem tak równo rozdzielić. Mamy turniej na północy coroczny, międzynarodowy, który się odbywa w Świnoujściu. Mamy międzynarodowy turniej, który jest w Limanowej, na południu Polski. No i należało w centrum Polski także zrobić turniej międzynarodowy. I w związku z tym, że tutaj wiele pięknych imprez odbywało się między innymi na tej sali, ja praktycznie na wszystkich imprezach, które tu się odbywały, na ponad 10 dużych imprezach byłem, no zaproponowałem, dlaczego nie skorzystać z doświadczenia Sensei Weigelta, który jest tutaj takim dobrym duchem, prezesem klubu, a jednocześnie jest trenerem kadry narodowej. Czy by nie połączyć tych jego talentów organizacyjnych i jednocześnie no, dużego takiego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, dużego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z juniorami. Dziewczyny w tym sporcie, no to chyba do niedawna całkiem była rzadkość. Ja, no to u mnie pierwszy brat przyszedł na karate, no i tak przyszłam go oglądać i tak samo przyszło, że teraz jest to moja pasja. Jak ci się to podoba? Jakie sukcesy do tej pory osiągnęłaś? No, na razie mam 33 puchary, no i bardzo mi się podoba, po prostu lubię to i to jest to, co lubię. A jaki był twój największy sukces do tej pory? No to mistrzyni Polski. A największy cel twój, życiowy? Mistrzyni świata. Wiążesz z tym swoją przyszłość? Tak. Skąd u ciebie wzięła się pasja? To było tak, że mój brat trenował tańce. I ja chciałam być ta lepsza w rodzinie, więc zaczęłam trenować karate. Niedługo już trenuję, ale zdobyłam puchar. I to była taka dalszy ciąg, pasja. I zamierzam zdobyć ich więcej jak na razie. No i to chyba tyle. Co do tej pory udało się wygrać? Drugie miejsce na razie, ale walczę o pierwsze. Jaki masz swój największy cel? Największy cel, no wiadomo, mistrzyni świata. Podążam za Sensei Ewą. Ona to jest mój autorytet, że tak powiem. Wzór.
powiedzcie, co wam daje ten sport, tak na co dzień? No to tak, przede wszystkim umiemy się obronić, mamy kondycję, możemy, no dużo daje nam, ponieważ możemy obronić się, możemy robić dzięki temu dużo rzeczy, daje nam, możemy uczyć innych na przykład później, no. U ciebie trochę rywalizacja rodzinna. Tak, też. Mam też młodszego brata i też próbuję go w to wciągnąć i to też szacunek u innych w sumie. Kiedy trzeba zacząć i jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby być dobrym i osiągać spore sukcesy w tym sporcie? No więc do nas rodzice, powiedzmy, przysyłają nam dzieci już 6-letnie. Oczywiście z nimi tylko robimy takie przygotowanie do sportu. To jest na tej zasadzie, że taka pewna otoczka kulturowa plus ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ale tak już więcej, jeśli chodzi o karate, to zaczynamy z dziećmi od 12 roku życia, żeby one potem w wieku 14 roku życia, kiedy już mają bardzo dobrą technikę, w miarę dobre fizyczne przygotowanie, podniesioną koordynację ruchową, żeby mogli startować w zawodach, czyli jak gdyby uplastycznić to, co robią, ponieważ my karate uczymy jako sztukę walki, że tam jest i element samoobrony, i element, no taka duża dawka wychowania, kształtowanie osobowości, żeby pomagać tym młodym ludziom w szkole. To jest sprawa czasu skupienia się, punktualności, odpowiedzialności za swoje słowa, czyli ten taki, powiedzmy, aspekt ogólnospołeczny, żeby oni byli dobrzy dla rodziców, a jednocześnie też powolutku czuli się zobowiązani, że oni reprezentują ten kraj i chcą dla tego kraju coś zrobić. Jestem pod wielkim wrażeniem, bo to pokazuje, że sierot staje się taką powoli, mozolnie takim ważnym elementem na mapie Polski. Chyba jednym z 4 czy 5 takich miejsc ważnych w Polsce. To też budowanie tej rangi od bardzo dawna. Tak, to jest bardzo duże wyróżnienie dla nas, sprawdzenie, a oprócz tego pochwalenie się tym, co mamy. Co takie zawody jak dzisiaj, tak ważne zawody jak dzisiaj, mogą dać tym młodym zawodnikom? Przede wszystkim to jest bardzo ważne dla tych młodych ludzi, że oni się mogą spotykać. Poza tym w tym wieku jest ogromna potrzeba współzawodnictwa. To podnosi niesamowicie motywację do pracy. My mamy absolutnie przekonanie i ogromne doświadczenie, że także to jest taka dźwignia do nauki języków, do doskonalenia się na wszystkich płaszczyznach, czyli też lepsze oceny w szkole, lepsza organizacja czasu pracy, no bo jeżeli trzeba iść na trening, no to trzeba lekcje odrobić, potem wracamy, to znowu trzeba w domu troszeczkę pomóc. Także uczymy te dzieci jakby no współdziałania nie tylko z sobą, ale także z dorosłymi. I następna sprawa, niesamowicie ważna, no to budowa osobowości, że taki młody człowiek musi poczuć, że on jest coś wart, coś potrafi i potrafi także na zawodach wśród rówieśników pokazać, że jest najlepszy. Czyli jakby spełniamy tutaj bardzo wiele funkcji, które w życiu młodego człowieka odgrywają ogromną rolę. Dla tych młodych ludzi to nie tylko sport, to również kreowanie osobowości, determinacja, chęć zdobycia czegoś ważnego, więc to chyba nie tylko wpływa bardzo dobrze na to, co dzieje się na tego typu zawodach, na treningach, ale również w życiu osobistym. Oczywiście, każdy sport to jest rywalizacja, ale oprócz tej rywalizacji, współzawodnictwa jest również umiejętność przede wszystkim okiełznania samego siebie, bo musimy się skłonić do tego, żeby pójść na trening. Czasami pada deszcz, czasami się nie chce, boli głowa, noga. Czasami chciałoby się posiedzieć po prostu albo poleżeć i ci młodzi ludzie tu przychodzą i to jest bardzo ważne. W tej chwili tej karności trochę brakuje, prawdę mówiąc, w związku z tym tego typu rygor i poddanie większej grupy ludzi jednakowemu treningowi
który ujednolica pewne zasady, czy ktoś jest dziewczynką, czy ktoś jest chłopcem, czy ktoś jest młodszy, czy starszy, to jednocześnie tak samo podlega temu samemu treningowi. Oczywiście uzależnionemu od stopnia zaawansowania. W związku z tym to jest bardzo fajne. Tu gender już dawno występuje, dlatego że tutaj każdy może być sobą i może być mocny. Oczywiście nadal jest podział na mężczyzn i kobiety w tych dyscyplinach, zwłaszcza walki, ale już w kata powiem szczerze, że dziewczyny bardzo dobrze sobie radzą i naprawdę dzisiaj mam nadzieję, że to kata synchroniczne, myślę, że będzie bardzo widowiskowe. Tylko się cieszyć i przyklaskiwać. Od 1 października więźniowie w całym kraju mają możliwość rozmawiać ze swoimi bliskimi przez komunikator internetowy Skype. Czy to dobry pomysł? Czy wirtualne widzenia są dla każdego z osadzonych? I czy są chętni do korzystania z nowych mediów? O tym rozmawialiśmy z oficerem prasowym Zakładu Karnego w Sieradzu, Michałem Bogusem. Komunikator internetowy Skype to środek łączności umożliwiający kontakt osadzonym z rodziną oraz osobami bliskimi przebywającymi w znacznej odległości od miejsca przebywania osadzonego lub gdy ich sytuacja rodzinna, finansowa bądź też mieszkaniowa uniemożliwia kontakt tutaj poprzez widzenia w zakładzie. Ten pomysł jest dość kontrowersyjny, bo spotkaliśmy się z opinią publiczną, która dość krytycznie podchodzi do tego tematu. Proszę powiedzieć, jak to wygląda tutaj na miejscu? To znaczy, no, w dobie jesteśmy w XXI wieku, korzystanie ze Skype'a, z takiego komunikatora może się niektórym wydawać za jakiś, nie wiem, luksus, natomiast wydaje mi się, że jest to XXI wiek, jest to standard, dlatego też jest tak właśnie przyjęte i tak będzie udostępniane osadzonym. Kto będzie mógł z tego dokładnie skorzystać? W pierwszej kolejności komunikator przeznaczony jest dla osadzonych, będących rodzicami bądź opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, które przebywają w znacznej odległości od miejsca przebywania osadzonego lub właśnie gdy ich sytuacja zdrowotna, rodzinna, finansowa uniemożliwia im taki kontakt poprzez widzenia. W następnej kolejności będą to cudzoziemcy oraz pozostali osadzeni właśnie znajdujący się w takiej sytuacji. Jak często będzie można skorzystać z Skype'a w zakładzie karnym? Z komunikatora Skype dany osadzony będzie mógł korzystać maksymalnie raz w miesiącu na czas do 30 minut. Skądinąd wiemy, że w tutejszym zakładzie karnym w Sieradzu jeszcze nie została wypróbowana ta metoda od momentu wprowadzenia jej w życie. Natomiast kiedy zaplanowany jest, że tak powiem, pierwszy kontakt więźnia z rodziną? Tak, to jest od 1 października i polega to na tym, że osadzony najpierw uzyskuje zgodę rozmówcy. Mając tą zgodę, składa właściwy wniosek do dyrektora o chęć skorzystania z tegoż komunikatora. Wychowawca to opiniuje. Dyrektor zatwierdza, ustala konkretny termin i tak to się odbywa. A jakie jest zainteresowanie wśród więźniów? Zainteresowanie jest spore. Już pierwsze są dopytywania, osadzeni zapoznają się z niezbędnymi regulaminami, także kwestia czasu, kiedy, że tak powiem, fizycznie to wszystko już wystartuje. Czym to tak de facto może pomóc tym ludziom, którzy tutaj na co dzień spędzają czas? No oczywiście kontakt z rodziną, no to jest jakby nie mówić, to jest podstawa. Także no, staramy się ten kontakt umożliwić. W takich przypadkach trudnych jest ten Skype bardzo, bardzo cenny. Poza tym myślę, że pozytywem też będzie sama możliwość nauczenia się i obsługi tego typu aplikacji, która po wyjściu z zakładu na pewno może też być przydatna. Jak wiadomo, nie tylko będzie można usłyszeć, ale również zobaczyć najbliższych po bardzo długim czasie pewnie niewidzenia się. Oczywiście forma komunikacji będzie zarówno dzięki kamerce, jak i dzięki zestawowi głośno mówiącemu. Na zakończenie, czy Pana osobistym zdaniem to jest dobry pomysł? Uważam, że tak. Kursanci podchodzący do egzaminu praktycznego kategorii A i B mają możliwość zdawania go pojazdem, którym uczyli się jeździć. Czy tego typu udogodnienie jest korzystne i dla kogo? Powiedział nam dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu Henryk Waluda. Ten przepis wszedł dokładnie od 26 sierpnia i dotyczy to pojazdów na kategorię A i na kategorię B. Tutaj jest nowum. Wszyscy chętni mogą zdawać na pojazdach nauki jazdy, na których wcześniej się szkolili. Powiem tak, że na dzisiaj już drugi miesiąc obowiązywania tego przepisu zainteresowania przynajmniej w naszym rejonie
nie ma, ponieważ jeszcze żadnego egzaminu ani na kategorię A, ani na kategorię B nie przeprowadziliśmy na pojazdach osób ośrodków szkolenia nauki jazdy. Natomiast ze dwóch instruktorów już było u mnie, dopytywało się i mają zamiar swoje samochody podstawiać. Gdybyśmy mieli sklasyfikować plusy i minusy tego przepisu. Jakie są plusy? Plusy są dla osób zdających takie, że oni ten samochód, na którym się uczą, już tam gdzieś kilkadziesiąt godzin znają dosyć dobrze, pewniej się czują w tych samochodach. I to jest taki podstawowy plus. Natomiast no, minusem to jest to, że Szkoła Nauki Jazdy musi wyposażyć ten samochód w rejestrator, który często kosztuje kilka tysięcy nawet złotych. Samochód musi być sprawny, ponieważ przez naszych pracowników technicznych jest dokładnie sprawdzany jego stan i tutaj żadnych uchybień nie przepuszczamy. Poza tym ten samochód często musi przebywać tutaj w naszym ośrodku 2-3 godziny na egzaminie, w oczekiwaniu na egzamin i podczas egzaminu jest wyłączony jak gdyby w tym momencie z nauczania, co jest stratą dla szkół nauki jazdy. Ja myślę, że w tym momencie szkoły nauki jazdy będą pobierały dodatkowe opłaty od osób zdających. Nie sądzi Pan, że to są trochę pochopne decyzje, bo chwilę po uzyskaniu prawa jazdy oczywiście kursant i młody kierowca przesiada się w swój prawdopodobnie samochód, który jest na pewno nieco inny w wielu przypadkach od tego, na którym uczył się jeździć. No tak, tak jest z reguły, aczkolwiek u nas w naszym ośrodku zmiana pojazdów nie następuje zbyt często i praktycznie wszystkie szkoły, które działają tutaj na terenie Wordu Sieradzkiego są zaopatrzone w samochody Kia Rio. Także tutaj różnicy, jeżeli chodzi o jazdę, nie ma dużych, że myślę, że zainteresowania w naszym przypadku zbyt dużego nie będzie. A w dalszej części programu abstrakcyjna wystawa w BWA. Nie jest możliwe, aby od razu na pierwszy rzut oka odczytać intencje. Pierwszaki w Spółdzielczym Domu Kultury. Tą imprezą, witaj pierwsza klaso, rozpoczynamy kolejny rok działalności Domu Kultury. Abstrakcja, niejednoznaczność, różnorodność, wyjątkowa forma to cechy, które na pewno charakteryzują malarstwo Zenona Windaka. W miniony piątek zainaugurowano wystawę artysty o nietypowym i tajemniczym, jak jego twórczość, tytule. Pani dyrektor, dzisiaj zacznijmy może od tytułu, dwuznacznego dość, układy i koneksje. Proszę nam może wyjaśnić, przybliżyć specyfikę tej wystawy. Jeśli chodzi o sam tytuł, to rzeczywiście również dla mnie jest on zagadką. Mam nadzieję, że autor na wernisażu wyjaśni, dlaczego układy i koneksje. Mnie powiedział tylko tyle, że całe nasze życie jest uwikłane i w układy, i w koneksje. Chociaż szczerze mówiąc, akurat w tym malarstwie nie widzę specjalnie odniesienia do tego tytułu. Przypuszczam, że bardziej chodziło o uwikłanie autora. Przeróżne sytuacje, od których zresztą przed kilku laty uciekł z wielkiego miasta i osiadł w maleńkiej wiosce za Wieluniem w Słowikowie, gdzie zresztą założył własną autorską wystawę o nazwie Wiele mówiącej w polu. I tam można rzec przed układami, koneksjami chyba skutecznie uciekł. No może autor próbuje nas zasugerować nam, co mamy dostrzec w tych obrazach. Myślę, że tak. Te obrazy są jedyne w swoim rodzaju, mam wrażenie, ponieważ będąc przedstawieniami figuralnymi, robią wrażenie na pierwszy rzut oka czystej abstrakcji. Przekaz figuralny dotyczący zarówno człowieka, pejzażu, rzeczywiście układów międzyludzkich jest tak ukryty w gąszczu symboli, w gąszczu barw, form, koloru, że nie jest możliwe, aby od razu na pierwszy rzut oka odczytać intencje. Zenon Windak urodził się w 1954 roku, a pochodzi z Katowic. Ukończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych i doktorat w 2001 roku na swojej macierzystej uczelni. No i rzeczywiście, przez x lat żył w wielkiej aglomeracji, przytłoczony układami i koneksjami, ale z ogromnym dorobkiem, bo na prestiżowych imprezach malarskich jego twórczość została niejednokrotnie doceniona. Między innymi Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie czy Bielskiej Jesieni w Bielsku Białej. Także bardzo głęboko był zanurzony w świat artystyczny z wszystkimi jego blaskami i cieniami. Do czasu, aż w roku 2006 osiadł na wsi i stał się częścią szeroko pojętego sieradzkiego środowiska plastycznego.
Wystawa będzie czynna do 29 października, a malarstwo to działa no na pewno nie tylko formatem, bo są to rzeczywiście obrazy ogromnie formatowe i jakkolwiek rzadko narzekam na to, że mam za mało sal, za mało miejsca, tym razem muszę przyznać, powinnam być może dokonać bardziej ścisłego wyboru i jeszcze odrzucić trochę, i jeszcze odrzucić, oczywiście i tak nie pokazaliśmy wszystkiego, ale po prostu szkoda było mi każdego obrazu, aby nie pokazać Państwu i nie dać możliwości skonfrontowania się z tym monumentalnym, pełnym energii, ekspresji i koloru malarstwem. W minionym tygodniu Spółdzielczy Dom Kultury w Sieradzu gościł pierwszoklasistów z sieradzkich szkół podstawowych, a to za sprawą kolejnej edycji imprezy Witaj Pierwsza Klaso. Dokładnie miesiąc po rozpoczęciu roku szkolnego do Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu zaproszono pierwszoklasistów. 10. edycja imprezy Witaj Pierwsza Klaso zgromadziła łącznie 470 uczniów ze szkół podstawowych nr 1, 4, 9 i 10 w Sieradzu. Witaj Pierwsza Klaso to impreza, która przede wszystkim ma przybliżyć placówkę, czyli dzieci mają wiedzę, gdzie mieści się nasz Dom Kultury i co nasz Dom Kultury, bo przecież właśnie od szkoły podstawowej, od pierwszej klasy do naszych kół i klubów zainteresowań należą dzieci i tą imprezą Witaj Pierwsza Klaso rozpoczynamy kolejny rok działalności Domu Kultury. Pierwszaki miały możliwość obejrzenia baśni profilaktycznej zatytułowanej Tajemnicza szkatuła Sindbada, przygotowanej przez Teatr Kurtyna z Krakowa, która prezentuje najważniejsze wartości w życiu, takie jak miłość czy przyjaźń. W ramach imprezy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz upominki.
dzisiejszym przeglądzie wydarzeń zapraszam na fragmenty koncertu absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu.
najgorsza jest cisza, bo tam, gdzie był krzyk, to oprócz ich dwojga nie słyszy jej nikt. Gdy słońce zachodzi i rodzi się mrok, znikają anioły, a pustka to szok. Wciąż dudni samotność, wciąż płoną wspomnienia, wciąż sączą się wolno stracone marzenia. Wciąż dudni samotność, wciąż płoną wspomnienia, wciąż sączą się wolno stracone marzenia. Krzyk twój, bom słyszał twój głos i łatwiej mi było znieść trudny ten los. I nie ma tu winy, to wiemy oboje. Wygasły ogniska i twoje, i moje. Wciąż dudni samotność, wciąż płoną wspomnienia, wciąż sączą się wolno stracone marzenia. Wciąż dudni samotność, wciąż płoną wspomnienia, wciąż sączą się wolno stracone marzenia. Wciąż płoną wspomnienia, wciąż sączą się wolno stracone marzenia. Wciąż dudni samotność, wciąż płoną wspomnienia, wciąż sączą się wolno stracone marzenia. W październiku mija 79 lat od przybycia na stałe do Sieradza 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Na pamiątkę tego dnia sieradzcy żołnierze obchodzą święto garnizonu Sieradz i jednostki wojskowej. W tym roku obchody odbędą się 16 października. Z tej okazji mundurowi zapraszają do koszar. Od godziny 9 do 13 w jednostce będzie trwać dzień otwarty koszar. Każdy będzie mógł tego dnia przyjść, zapoznać się z historią i tradycjami garnizonu oraz nowoczesnym wizerunkiem jednostki, zobaczyć sprzęt wojskowy i wziąć udział w uroczystym apelu o godzinie 12. 16 października w imieniu żołnierzy serdecznie zapraszamy. Panie dyrektorze, jubileusz 30-lecia istnienia Szkoły Muzycznej w Sieradzu to bardzo ważne wydarzenie, ale w związku z tym organizujecie cykl koncertów i proszę nam opowiedzieć o tym. Tak, cały muzyczny październik przed nami, bo jubileusz zaczyna się dzisiaj, 1 października, skończy się 25 października galowym koncertem kończącym właśnie te obchody i jak gdyby zamykającym cały cykl. Świętujemy właściwie w każdym tygodniu po kilka razy.
dzieląc jak gdyby ten jubileusz na poszczególne części, umożliwiające prezentację wszystkim, którzy z tą szkołą byli związani. Czyli zdążycie zaprezentować wszystkie wasze najlepsze strony. Taką mam nadzieję, dlatego zdecydowaliśmy się na dużą ilość koncertów, aby i słuchacze mieli przyjemność słuchania różnego rodzaju muzyki, a jednocześnie, żeby jak najwięcej tych, którzy tę szkołę mają w swoim życiorysie, można było tutaj pokazać. 9 października w czwartek recital solowy, fortepianowy naszego nauczyciela, pana Marka Matuszczaka. To głównie współczesna muzyka fortepianowa. Jest on taki jak gdyby monotematyczny, specyficzny i myślę, że też powinien się podobać tym, którzy kochają muzykę fortepianową. A 10 kolejna perełka, 10 października w piątek o 17 koncert nauczycieli. Nauczycieli, do których to koncertów przyzwyczajeni są sierradzanie, bo te koncerty z reguły w karnawale odbywały się zawsze w teatrze. Teraz we własnych progach nauczyciele zapraszają na swój koncert. Mam nadzieję, że równie atrakcyjny jak wszystkie poprzednie. Dlaczego warto być na każdym z poszczególnych koncertów? Każdy z koncertów ma swój charakter, ma swoich innych odrębnych wykonawców, inny rodzaj muzyki, więc myślę, że już pomijając więzi rodzinne, znajomości z poszczególnymi wykonawcami, to ta różnorodność muzyki, myślę, jest wielką atrakcją tych koncertów. W kolejnym tygodniu, 15 października, dla nas bardzo ważne wydarzenie, ponieważ będziemy gościć laureatów konkursów i przesłuchań z całego regionu łódzkiego. To będzie koncert galowy najlepszych uczniów wszystkich szkół muzycznych z regionu łódzkiego. On jak gdyby wplata się w nasze obchody, ale jednocześnie jest taką inicjatywą, która ma na celu pokazanie sieradzkiej szkoły innym szkołom w regionie, ponieważ ona jest po prostu nowa. I to jest sposobność, żeby ich tutaj zaprosić, żeby mogli się zaprezentować. To jest 15 października, za chwilę 17 października w piątek będą grać nasi uczniowie, aktualni uczniowie, czyli generalnie dzieci, ale też będą grały te dzieci, które wybieramy jako najbardziej, najlepiej rozwinięte, najciekawiej grające, także myślę, że koncert również będzie bardzo uroczy. No i zbliżamy się już do ostatniego tygodnia, 23 października w czwartek będą grać akordeoniści tylko i wyłącznie, znany sierradzanom kwintet akordeonowy, który wpisuje się w nasze 30-lecie, ale obchodzi swoje 15-lecie działalności. Ostatni z koncertów 25 października to ów koncert galowy, na którym myślę, że znajdzie się wszystko co najlepsze z tych wszystkich poprzednich koncertów oraz występy gości z Niemiec, z Gaggenau, naszych przyjaciół ze szkoły muzycznej, z którymi odwiedzamy się właściwie prawie rokrocznie, którzy przyjadą ze swoją częścią koncertu na nasz jubileusz. Koncertowy październik i każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno. Mam nadzieję, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich sieradzan, czas zobaczyć tę szkołę muzyczną w nowej odsłonie. To będzie 25 czarno-białych fotomontaży surrealistycznych, jednorodnych w miarę tematycznie, bardzo do siebie podobnych, a jednocześnie każde z nich opowiada inną historię. Dlaczego warto przyjść? No, pracuję nad tym powiedzmy od 10 lat. Kształtuję swój styl, swój warsztat, swoje umiejętności. Jestem doceniany nie tylko w Polsce i na świecie. Jestem w rankingu 50 najlepszych twórców w tej kategorii. No, jestem z tego dumny i dumny jestem z tego, że jestem sieradzakiem, dlatego wydaje mi się, że sieradzacy byłoby dobrze, gdyby zajrzeli i zobaczyli, co robię. A tym bardziej, że wróciłem po 8 latach mieszkania nad morzem, wróciłem do sieradza. Do korzeni. Tak. A dlaczego, skąd w ogóle wzięła się pasja? Oj, zdjęcia robię bardzo długo, robię od 30 lat i w tym momencie, gdzieś po 20 latach fotografowania, doszedłem do wniosku, że no praktycznie wszystko już zostało sfotografowane i klasyczna, normalna fotografia mi nie wystarcza, a ciągle miałem potrzebę kreowania własnego świata, własnej rzeczywistości opartej na wyobraźni, na podświadomości. No i stąd się wzięły fotomontaże. 10 października o godzinie 18 w CIK-u na rynku w Sieradzu, w samym sercu miasta. Zapraszamy. Zapraszamy. To już kolejna edycja Fotospaceru. Proszę powiedzieć, dlaczego warto być i dlaczego warto wziąć udział w tym evencie? Fotospacer tak naprawdę zapoczątkowany został przez Scotta Kelbiego już 7 lat temu. W tej chwili to już jest kolejna edycja. W Sieradzu trzecia. Przyjeżdżamy, możemy obejrzeć miasto, możemy zobaczyć, jak miasto się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat. Nawet ta edycja poświęcona jest bardziej samej rewitalizacji miasta. Startujemy z rynku.
tutaj z Sieradzkiego Rynku. Spacer będzie prowadził ulicami Rycerska, Kościuszki, Ogrodowa, Kolegiacka. Mamy w tej chwili już potwierdzone u komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, że możemy wejść na wieżę strażacką również i później dołem pod Zamczem, pod Rzeczem, Grodzką, gdzie będziemy mogli zobaczyć też w tej chwili dojść do Rynku Praskiego i Zamkowy, gdzie w tej chwili odbywają się jeszcze prace rewitalizacyjne. Następnie tutaj Warszawską dojść z powrotem do rynku, gdzie będziemy mogli sobie to jakoś krótko podsumować i wspólnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Co najlepsze, nie tylko profesjonaliści mogą brać udział w tym spacerze. Tak, w fotospacerze może brać udział każdy. Mogą brać dzieci, mogą brać amatorzy, mogą brać udział profesjonaliści. Tak naprawdę tak samo czym rejestrujemy, czy czym fotografujemy, nie ma znaczenia. Może być zwykły aparat kompaktowy, może być smartfon, może być lustrzanka. Zupełnie. Wizja i smak. Liczy się wizja, tak. Tak naprawdę trzeba zabrać ze sobą dużo dobrego humoru i tak naprawdę spróbować zarejestrować coś, co będzie unikalne, co będzie można później pokazać. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wspólnej zabawy. Pięćdziesiąte czwarte biegi ulicami Sieradza. Jest to najstarsza chyba impreza w Polsce tego typu. Rokrocznie odbywa się start i meta na rynku, w tym roku również. Zapraszamy zarówno wszystkich chętnych do biegu, jak i tych, którzy by chcieli pokibicować swoim znajomym 12 października, godzina 11 na Sieradzki Rynek. Zapraszam również wszystkich miłośników piłki nożnej na 27, to jest sobota, na Sieradzki Stadion. Mecz prawie derbowy pomiędzy KS Warta Sieradz a Wieluńskim Klubem Sportowym. Trzecia liga, myślę, że warto przyjść, popatrzeć i dopingować naszych zawodników. Projekt Jeziorsko Zacumuj na Dłużej, Woda, Kultura, Natura zakłada promocję gminy Warta oraz podkreślenie walorów turystyczno-rekreacyjnych zbiornika. Inwestycje te zakończone i te planowane zakładają powstanie infrastruktury, która w pełni zadowoli miłośników wodnego wypoczynku. Już teraz do przyjazdu nad Jeziorsko zachęca nowoczesny port jachtowy w Ostrowie Warckim z zapleczem techniczno-sanitarnym. Mieści się tam również plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, plac karawaningowy, pole namiotowe oraz plaża, która w przyszłości ma zostać powiększona. Gmina Warta z burmistrzem Janem Serafińskim na czele stawia na wypoczynek na łonie natury, sporty wodne i rekreacje, tak aby nad Jeziorskiem każdy mógł zacumować na dłużej. Gmina Sieradz zachęca do wzięcia udziału w konkursie Przyłącz się, zadbaj o środowisko. Udział może wziąć każda pełnoletnia osoba, która wykonała przyłącze kanalizacyjne i zawarła umowę na odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sieradz. Chciałbym serdecznie jako wójt gminy Sieradz zachęcić wszystkich mieszkańców, którzy się nie przyłączyli do sieci sanitarnej kanalizacji gminy, żeby się przyłączali. Gmina Sieradz zorganizowała konkurs Przyłącz się, zadbaj o przyszłość gminy. Ideą tego konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie idei o przyłączaniu się do kanalizacji na terenie gminy Sieradz. Gmina do każdego przyłącza oferuje dofinansowanie w wysokości 700 zł oraz dopłatę 2 zł do metra sześciennego ścieków. Nagrodą w konkursie jest wysokiej jakości rower, który rozlosowany zostanie we wrześniu. Na wszelkie pytania dotyczące przyłączy kanalizacyjnych odpowie Paweł Olbiński. Telefon 43 826 02 23. Przyłącz się, zadbaj o środowisko. Początki spółdzielczości bankowej w Sieradzu przypadają na rok 1950, kiedy to powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Sieradzu. To już ponad 60 lat od momentu powstania banku spółdzielczego, dla którego zawsze najważniejszy był i jest klient. Nowa, ciepła, a zarazem nowoczesna siedziba banku ma się stać przede wszystkim miejscem przyjaznym dla klienta, miejscem, gdzie jego potrzeby i pomysły będą najważniejsze. Dzisiejszą strukturę banku stanowią centrala w Sieradzu, oddziały w Brzeźniu, Burzyninie, we Wróblewie, 3 punkty obsługi bankowej oraz 1 punkt kasowy, wszystkie działające na terenie Sieradza.
Łącznie jest to 8 jednostek organizacyjnych. Bank posiada także 6 własnych bankomatów usytuowanych w oddziałach i na terenie Sieradza, w tym jeden bankomat w Płatomat czynny 24 godziny na dobę w nowej siedzibie banku przy ulicy Zamkowej 2. Warto nadmienić, że Bank Spółdzielczy w Sieradzu jest to jedyny w pełni sieradzki bank, którego siedziba i zarząd znajdują się na miejscu i tutaj właśnie zapadają wszystkie decyzje, m.in. kredytowe. Mamy produkty, które dostosowujemy do potrzeb klienta. Mamy bardzo dobrze wyszkoloną kadrę pracowniczą, która jest cały czas przeszkalana i jest w stanie wysłuchać tego klienta, jakie on ma potrzeby i zaproponować odpowiedni dla niego produkt. Oferta produktowa banku obejmuje przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów dla wszystkich podmiotów gospodarczych, rolników, osób fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Sieradzu www.bssieradz.pl. Oferta banku jest na tyle atrakcyjna, że ludzie do nas przychodzą, ponieważ być może lubią Bank Spółdzielczy w Sieradzu, lubią taką atmosferę, jaka tutaj jest, przyjazną, bliską ludzi, gdzie zna się osoby pracujące w banku, gdzie jeżeli klient przyjdzie z potrzebą kredytową, to się z nim rozmawia, to nie są tylko czyste, suche tabelki, ale to jest również spojrzenie na człowieka, na to, jakie ma pomysły na biznes, na to, co chciałby zrobić, jaką ma swoją historię, co w życiu zrobił. To nasza analiza jest dosyć standardowa, jeżeli chodzi o usługi bankowe, natomiast mamy jeszcze tą wartość dodaną, którą dajemy w postaci zrozumienia dla naszego klienta i dla człowieka. Obszarem działalności banku jest przede wszystkim teren powiatu sieradzkiego, a także inne powiaty zapisane w statucie. Podejmując decyzję o budowie, zarząd banku brał pod uwagę fakt, że nowa siedziba spełni rolę centrali i zarazem oddziału banku. Poprawi warunki pracy, jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług finansowych. Wzmocni także wizerunek banku jako instytucji zaufania publicznego. Umożliwi komfortową obsługę klienta biznesowego. Jednocześnie spełnione zostaną wymagania nadzorcy z zakresu polityki bezpieczeństwa. Mamy rachunek otwarty w Banku Spółdzielczym, w tym naszym oddziale we Wróblewie. Współpraca układa się fantastycznie. Ostatnio takie najważniejsze zadanie, to jak wcielaliśmy w życie ustawę śmieciową, to każdy mieszkaniec naszej gminy Wróblew ma swoje subkonto, na które może wpłacać pieniążki. Robi to czy bezgotówkowo, czy w każdej innej formie, ale bez żadnej prowizji. Także współpraca tutaj jest idealna. No, ale też muszę się pochwalić, że mam prywatne konto. 2 lata temu przeniosłem się do właśnie tego banku. Jestem bardzo zadowolony z obsługi. Polecam wszystkim. I pewien kredyt też tam mam, i odnawialny rachunek. Także i na prywatnym gruncie, i na samorządowym, urzędowym współpraca z Bankiem Spółdzielczym układa się fantastycznie. Banki spółdzielcze udzielają w większości kredytów rolnikom. Wiemy, jaka sytuacja jest w rolnictwie, a tym bardziej teraz, w dobie embarga, które nas spotkało, prawda, gdzie nie mamy co robić z produktami rolnymi, a jeżeli nie mamy robić co z produktami rolnymi, nie mamy pieniążków, a jeżeli nie mamy, to nie spłacamy, prawda. I teraz to jest problem. Dlatego tutaj powiedziałbym, że bank spółdzielczy powinien być tym bankiem i myślę, że jest dla klienta, dla rolnika. Bank Spółdzielczy w Sieradzu, mając nowo wybudowaną centralę i odpowiednie zaplecze techniczne, spełniać będzie wszelkie wymogi określone przez rekomendacje nadzoru finansowego. Chciałabym wszystkich klientów i nie tylko zaprosić do nowej siedziby Banku Spółdzielczego przy ulicy Zamkowej 2, a przekonacie się Państwo sami, że jest to nowoczesny, atrakcyjny i proklientowski bank. Niezależnie od uwarunkowań polityczno-rynkowych, Bank Spółdzielczy w Sieradzu w każdym czasie zamierza być uniwersalnym i nowoczesnym bankiem, ukierunkowanym na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb finansowych społeczności lokalnej. Bank Spółdzielczy w Sieradzu to bank, dla którego od ponad 60 lat najważniejszy zawsze był i jest klient. Restauracja Sieradzanka od połowy lipca zyskała nową jakość i niepowtarzalny smak. Wszystkie potrawy serwowane w restauracji Sieradzanka przygotowane są na bazie staropolskich receptur, dzięki czemu każde danie to zupełnie inny, wyjątkowy smak.
Restauracja to nie tylko wyśmienite i niepowtarzalne potrawy, ale i ciepła, rodzinna atmosfera. Praktycznie jestem codziennie. Muszę przyznać, że jestem mile zaskoczona, ponieważ nowy wystrój naprawdę robi wrażenie. Sieradzkie Centrum Rozrywki i Biznesu oferuje także świetną zabawę dla całej rodziny w Kręgielni, a dla najmłodszych smakoszy doskonałej kuchni najlepszą z możliwych zabawę w Figloraju. Technolog żywienia i wykwalifikowany personel zadbają o wysoką jakość potraw i profesjonalną obsługę. A wyśmienite potrawy w bardzo atrakcyjnych cenach na pewno zaspokoją te najbardziej wymagające podniebienia. Jest smaczne, a przede wszystkim kolorowe. Jest zdrowe, nie ma tutaj żadnych dodatków. Smakowo też jest idealnie dobrane, nie jest ani za słone, ani za ostre. Restauracja Sieradzanka swoim gościom proponuje udział w konkursie Miesiąc Smaków. Przez najbliższy miesiąc czekamy na Państwa przepisy kulinarne. Nagrodą główną w konkursie jest wyjątkowy rodzinny wieczór. Jesteśmy również partnerem sieradzkiej karty Rodzina Plus, co upoważnia naszych klientów z kartą Rodziny Plus do 10% rabatu na obiady i przyjęcia okolicznościowe. Organizujemy również bankiety, spotkania biznesowe, catering oraz przyjęcia okolicznościowe, a w sobotnie wieczory zapraszamy na dancingi. Nowe wnętrze, nowa jakość, niepowtarzalny smak. Restauracja Sieradzanka zaprasza. Zapraszamy Państwa do nowo otwartej multiagencji ubezpieczeniowej na ulicy Aleja Pokoju 7. Wybór ubezpieczenia to nie lada problem. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi możemy zaoferować naszym klientom najlepsze oferty. Proponujemy ubezpieczenia komunikacyjne, samochody osobowe, ciężarowe, motorowery, motocykle, przyczepy, skutery, autokasko, asystans, szyby, ochrona prawna, następstwa nieszczęśliwych wypadków. OC już od 199 zł, motocykle od 89 zł. Ubezpieczenia mieszkaniowe od 59 zł na rok. Mieszkania, domy, domy w budowie, domki letniskowe, firmy, ruchomości od ognia i zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, odpowiedzialność cywilna związana z użytkowaniem nieruchomości. Ubezpieczenia turystyczne, podróże zagraniczne, koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, koszty odwołania imprez, koszty odwołanych noclegów. Bardzo korzystne warunki ubezpieczenia dla firm. Zapraszamy, obliczymy najniższą składkę. Do każdego ubezpieczenia upominek niespodzianka. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń. Tanie OC, pewne AC. Zaoszczędź czas i pieniądze. Telefon 692 270 000. Napisz maila, obliczymy Twoje ubezpieczenie. Ubezpiecz Sieradz @wp.pl. Autoserwis Florczak to firma z 35-letnią tradycją i doświadczeniem. Autoserwis Florczak zapewnia kompleksową naprawę samochodów osobowych i dostawczych. Nasz nowy obiekt, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, oferuje przeglądy rejestracyjne wszystkich rodzajów pojazdów na najwyższym poziomie. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Sieradz, Górka Woźnicka. Zaprasza na akcję Bezpieczne Wakacje. Telefon 510 955 644. Zapraszamy! Do każdego przeglądu upominek gratis. Zapraszamy na kursy języka angielskiego. Poziom podstawowy A1. Zwroty, zapytania, rozmówki. Kursy komputerowe i CDL. Poziomy nauczania Start i Core. Inne szkolenia dla osób bezrobotnych oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zadzwoń i zapisz się. 511 577 178 lub 43 827 1720. Organizator Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu, ulica Wojska Polskiego 42. Zapraszamy! Istniejemy na rynku lokalnym ponad 20 lat. Zajmujemy się sprzedażą wykładzin dywanowych i PCV, chodników i dywanów oraz dodatków typu listwy, kleje, maty, wycieraczki. Posiadamy bogatą ofertę wykładzin dopasowaną do oczekiwań każdego klienta. Prowadzimy profesjonalny montaż wykładzin obiektowych do pomieszczeń użyteczności publicznej.
Wykładziny to dobry sposób na uzyskanie estetycznej, praktycznej i nowoczesnej podłogi. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu znajdującego się na Starym Rynku przy ulicy Warszawskiej 1. Okna Konieczne, firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe. Przyjdź do nas, Sieradz, Aleja Pokoju 7A przez 1. Telefon 43 822 1759 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.oknakonieczny.pl. Zapraszamy. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Przypominam, że wszystkie nasze serwisy możecie Państwo oglądać na stronie internetowej sieradzka.tvmedia.com. Na dziś dziękuję za uwagę i zapraszam już w środę o godzinie 18:00.